Jak wspierać dziecko w nauce do egzaminu poprawkowego? Rozmowa z dzieckiem o niezdanym przedmiocie może być trudnym doświadczeniem zarówno dla rodzica, jak i dla dziecka. Kluczowym elementem jest stworzenie atmosfery, w której dziecko czuje się bezpieczne i zrozumiane. Warto zacząć od wybrania odpowiedniego momentu na taką rozmowę, unikając sytuacji stresujących i pełnych napięcia. Ważne jest, aby rozmowa była przeprowadzona w spokojnym i przyjaznym otoczeniu, które sprzyja otwartości. Pierwszym krokiem w rozmowie powinno być wyrażenie zrozumienia i wsparcia. Można zacząć od prostych słów, takich jak rozumiem, że to dla ciebie trudne lub wiem, że się starałeś. Unikaj krytykowania i oskarżania, ponieważ może to tylko pogłębić uczucie porażki u dziecka. Zamiast tego, skoncentruj się na słuchaniu. Pozwól dziecku opowiedzieć o swoich uczuciach i doświadczeniach związanych z niezdanym przedmiotem. Zadawaj pytania, które zachęcają do otwartości, na przykład co sprawiło ci najwięcej trudności, lub czy było coś, co cię szczególnie zniechęciło. Ważne jest również, aby zrozumieć przyczyny niepowodzenia. Czy dziecko miało trudności z materiałem, brakowało mu motywacji, czy może miało problemy zdrowotne lub emocjonalne, które wpłynęły na jego wyniki? Czasami przyczyny mogą być złożone i wielowymiarowe. Na przykład, jeśli dziecko miało problemy z koncentracją, może to wynikać z braku odpowiedniego miejsca do nauki w domu. W takim przypadku warto zastanowić się, jak można poprawić warunki do nauki. Przykład może pomóc lepiej zilustrować ten punkt. Wyobraźmy sobie sytuację, w której Janek, uczeń klasy szóstej, nie zdał matematyki. Podczas rozmowy z rodzicami okazuje się, że Janek miał trudności ze zrozumieniem konkretnych zagadnień, takich jak ułamki. Dodatkowo, w ostatnich miesiącach Janek miał problemy ze snem, co wpłynęło na jego zdolność koncentracji w szkole. Rodzice, po zrozumieniu tych przyczyn, postanawiają zorganizować dodatkowe lekcje z matematyki oraz zadbać o lepsze warunki do snu dla Janka. Kolejnym krokiem jest wspólne poszukiwanie rozwiązań. Warto zaangażować dziecko w proces planowania, aby czuło się odpowiedzialne za swoje postępy. Można zapytać dziecko, jakie metody nauki mu odpowiadają, czy woli pracować samodzielnie, czy może potrzebuje dodatkowej pomocy od nauczyciela lub korepetytora. Ważne jest, aby plan działania był realistyczny i dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Nie zapominajmy o wsparciu emocjonalnym. Dziecko, które nie zdało przedmiotu, może czuć się zniechęcone i przygnębione. Warto podkreślić, że niepowodzenie w nauce nie definiuje jego wartości jako osoby. Można użyć prostych, ale wspierających słów, takich jak wszyscy popełniamy błędy, ważne jest, aby się na nich uczyć lub jestem tutaj, aby ci pomóc, razem damy radę. Na koniec, warto regularnie monitorować postępy dziecka i dostosowywać plan działania w miarę potrzeb. Regularne rozmowy o postępach i trudnościach mogą pomóc w szybszym reagowaniu na ewentualne problemy i wprowadzać niezbędne korekty. Pamiętajmy, że najważniejsze jest wsparcie i zrozumienie, które pomagają dziecku odzyskać wiarę w siebie i swoje możliwości. W ten sposób, poprzez spokojną i wspierającą rozmowę, możemy pomóc dziecku zrozumieć przyczyny jego niepowodzenia i wspólnie opracować plan działania, który pozwoli mu osiągnąć sukces w przyszłości. Kiedy dziecko staje przed koniecznością poprawienia egzaminu, kluczowym elementem jego sukcesu jest dobrze przemyślany plan działania. Zrozumienie, że proces ten wymaga systematyczności i wytrwałości, jest pierwszym krokiem do osiągnięcia pozytywnych wyników. W tym rozdziale przedstawimy kilka praktycznych kroków, które pomogą ustalić harmonogram nauki i wyznaczyć realistyczne cele. Pierwszym krokiem jest ocena bieżącej sytuacji. Zastanów się, ile czasu pozostało do egzaminu poprawkowego. To ważne, aby dokładnie przeanalizować dostępny czas i rozłożyć go w sposób, który pozwoli na efektywną naukę. Można zacząć od stworzenia kalendarza, w którym zaznaczycie dni i godziny przeznaczone na naukę. Ważne jest, aby harmonogram był realistyczny i uwzględniał codzienne obowiązki oraz czas na odpoczynek. Przykładowo, jeśli egzamin ma się odbyć za miesiąc, można zaplanować naukę na 2 godziny dziennie w dni powszednie i 4 godziny w weekendy. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie konkretnych celów.
Cele te powinny być mierzalne i osiągalne, co umożliwi monitorowanie postępów i wprowadzenie ewentualnych korekt w harmonogramie nauki. Na przykład, zamiast ogólnego celu nauczyć się matematyki, lepiej wyznaczyć bardziej precyzyjne cele, takie jak opanowanie równań kwadratowych do końca tygodnia lub rozwiązanie 10 zadań z geometrii dziennie. Tego rodzaju cele są bardziej motywujące, ponieważ pozwalają na regularne śledzenie postępów i dają poczucie osiągnięcia. Ważnym aspektem ustalania harmonogramu nauki jest także uwzględnienie przerw. Nauka bez przerw może prowadzić do szybszego zmęczenia i obniżenia efektywności. Dlatego warto stosować metodę Pomodoro, która polega na nauce przez 25 minut, a następnie krótkiej przerwie trwającej 5 minut. Po czterech takich cyklach warto zrobić dłuższą przerwę, około 15 do 30 minut. Taki system pomaga utrzymać koncentrację i zapobiega wypaleniu. Nie zapominajmy również o różnorodności materiałów edukacyjnych. Nauka nie musi ograniczać się do podręczników. Warto korzystać z różnych źródeł wiedzy, takich jak filmy edukacyjne, aplikacje do nauki, quizy online czy grupy dyskusyjne. Na przykład, jeśli dziecko ma problem z zrozumieniem zagadnień z chemii, można poszukać filmów na YouTube, które w przystępny sposób wyjaśniają trudne tematy. Różnorodność materiałów może uczynić naukę bardziej interesującą i angażującą. Kolejnym ważnym elementem jest regularna ocena postępów. Warto co tydzień przeglądać z dzieckiem, co udało się osiągnąć, a co wymaga jeszcze pracy. Można to zrobić poprzez krótkie testy lub rozmowy na temat przerobionego materiału. Taka ocena pozwala na bieżąco korygować harmonogram nauki i dostosowywać go do potrzeb dziecka. Na przykład, jeśli dziecko zauważy, że ma trudności z określonym tematem, można przeznaczyć na niego więcej czasu w nadchodzącym tygodniu. Niemniej ważne jest wsparcie emocjonalne. Proces przygotowania do egzaminu poprawkowego może być stresujący, dlatego ważne jest, aby dziecko czuło się wspierane. Regularne rozmowy na temat postępów, zachęcanie do zadawania pytań i okazywanie zrozumienia dla trudności, które napotyka, mogą znacznie wpłynąć na jego motywację i pewność siebie. Na przykład, można ustalić cotygodniowe spotkania, podczas których wspólnie przeglądacie plan nauki i omawiacie wszelkie problemy. Warto także pamiętać o nagradzaniu sukcesów. Nawet małe osiągnięcia powinny być doceniane, aby dziecko czuło, że jego wysiłek przynosi rezultaty. Może to być coś prostego, jak pochwała, ulubiony deser po obiedzie czy wspólny wypad na spacer. Takie drobne nagrody mogą znacząco zwiększyć motywację do nauki. Na koniec, pamiętajmy o elastyczności. Każde dziecko jest inne i to, co działa dla jednego, niekoniecznie będzie skuteczne dla drugiego. Dlatego harmonogram nauki powinien być elastyczny i dostosowywany na bieżąco do potrzeb dziecka. Ważne jest, aby regularnie analizować, co działa, a co nie, i wprowadzać odpowiednie zmiany. Podsumowując, ustalenie harmonogramu nauki i wyznaczenie celów to kluczowe elementy skutecznego przygotowania dziecka do egzaminu poprawkowego. Ważne jest, aby plan był realistyczny, uwzględniał przerwy i różnorodność materiałów edukacyjnych oraz regularną ocenę postępów. Wsparcie emocjonalne i elastyczność harmonogramu również odgrywają istotną rolę w procesie nauki. Dzięki tym krokom, dziecko będzie miało większe szanse na sukces i zbuduje pozytywną relację z nauką. Wybór odpowiednich materiałów jest kluczowym elementem w przygotowaniu dziecka do egzaminu poprawkowego. Niezbędne jest dobranie takich książek, zeszytów ćwiczeń i innych pomocy naukowych, które będą skutecznie wspierać proces nauki. Wybór materiałów powinien być dobrze przemyślany, aby maksymalnie wykorzystać czas i zasoby. Na początku warto zastanowić się, jakie książki będą najbardziej odpowiednie dla Twojego dziecka. Wybieraj podręczniki, które są zgodne z programem nauczania i zawierają aktualne informacje. Sprawdź, czy książki są dobrze zorganizowane i czy mają jasne, przejrzyste wyjaśnienia. Często podręczniki szkolne są wystarczające, ale warto sprawdzić, czy nie brakuje w nich dodatkowych wyjaśnień czy przykładów, które mogą być niezbędne dla zrozumienia materiału. Zeszyty ćwiczeń są kolejnym ważnym elementem. Dziecko musi mieć możliwość praktycznego zastosowania zdobytej wiedzy. Wybieraj zeszyty ćwiczeń.
które oferują różnorodne zadania, od prostych po bardziej skomplikowane. Upewnij się, że zadania są zgodne z tematyką egzaminu i że stopniowo zwiększają poziom trudności, co pozwala na systematyczne rozwijanie umiejętności. Oprócz książek i zeszytów ćwiczeń, warto zwrócić uwagę na inne pomoce naukowe. Mogą to być karty edukacyjne, mapy myśli, fiszki czy aplikacje mobilne. Na przykład karty edukacyjne mogą być szczególnie pomocne w zapamiętywaniu definicji, wzorów matematycznych czy dat historycznych. Mapy myśli pomagają w zrozumieniu i zapamiętaniu złożonych pojęć, a fiszki są idealne do szybkiej powtórki materiału. Również nie zapominaj o zasobach dostępnych online. Istnieje wiele stron internetowych oferujących darmowe i płatne materiały edukacyjne. Na przykład platformy e-learningowe często oferują interaktywne kursy, które mogą być bardzo pomocne. Ważne jest jednak, aby wybierać te, które są wiarygodne i mają dobre opinie. Przykład, jeśli Twoje dziecko ma problemy z matematyką, warto skorzystać z platformy, która oferuje wideolekcje z wyjaśnieniami krok po kroku oraz interaktywne zadania. Dzięki temu dziecko może zobaczyć, jak rozwiązywać konkretne problemy i samodzielnie przećwiczyć zdobyte umiejętności. Warto również skonsultować się z nauczycielem dziecka. Nauczyciel może polecić konkretne materiały lub zasugerować, na jakie obszary warto zwrócić szczególną uwagę. Często nauczyciele mają dostęp do dodatkowych zasobów, które mogą być bardzo pomocne. Nie zapominaj również o znaczeniu dobrej organizacji. Wszystkie materiały powinny być łatwo dostępne i uporządkowane. Warto stworzyć specjalne miejsce do nauki, gdzie dziecko będzie miało wszystko pod ręką. Przykład, zorganizuj półkę z książkami i zeszytami ćwiczeń oraz miejsce na biurku na karty edukacyjne i fiszki. Dzięki temu dziecko nie będzie tracić czasu na szukanie potrzebnych materiałów. Ważnym aspektem jest również monitorowanie postępów dziecka. Regularnie sprawdzaj, jak radzi sobie z materiałem i czy potrzebuje dodatkowej pomocy. Możesz również wprowadzić system nagród za osiągnięcia, co dodatkowo zmotywuje dziecko do nauki. Na koniec, pamiętaj, że kluczem do sukcesu jest elastyczność. Jeśli zauważysz, że wybrane materiały nie przynoszą oczekiwanych efektów, nie wahaj się ich zmienić. Każde dziecko jest inne i może potrzebować różnych metod i narzędzi do skutecznej nauki. Przykład, jeśli dziecko nie radzi sobie z tradycyjnymi książkami, spróbuj znaleźć interaktywne aplikacje, które mogą bardziej odpowiadać jego stylowi nauki. Podsumowując, wybór odpowiednich materiałów do nauki jest kluczowym krokiem w przygotowaniu dziecka do egzaminu poprawkowego. Dobrze dobrane książki, zeszyty ćwiczeń i inne pomoce naukowe mogą znacząco wpłynąć na efektywność nauki i zwiększyć szanse na sukces. Pamiętaj o konsultacji z nauczycielem, monitorowaniu postępów i elastycznym podejściu do wyboru materiałów. Dzięki temu Twoje dziecko będzie miało najlepsze warunki do skutecznego przygotowania się do egzaminu. Motywacja dziecka do nauki to jeden z kluczowych elementów, który może znacząco wpłynąć na jego sukces w przygotowaniach do egzaminu poprawkowego. Dlatego też, jako rodzic, warto zastanowić się nad tym, jakie słowa i działania mogą najbardziej efektywnie zmotywować Twoje dziecko. Poniżej przedstawiam kilka praktycznych wskazówek, które mogą Ci w tym pomóc. Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że motywacja wewnętrzna jest znacznie silniejsza niż zewnętrzna. Oznacza to, że dziecko powinno chcieć uczyć się dla siebie, a nie wyłącznie dla innych. Możesz pomóc swojemu dziecku zrozumieć, dlaczego nauka jest ważna, pokazując, jak zdobyta wiedza może przydać się w przyszłości. Na przykład, jeśli Twoje dziecko marzy o zostaniu inżynierem, pokaż mu, jak matematyka i fizyka są niezbędne w tej dziedzinie. Kolejnym ważnym aspektem jest pozytywne wsparcie i afirmacja. Często dzieci, które nie zdały egzaminu, czują się zniechęcone i mają niską samoocenę. W takich momentach warto przypominać im o ich wcześniejszych sukcesach i umiejętnościach. Możesz powiedzieć, pamiętasz, jak dobrze poradziłeś sobie z tym trudnym projektem z historii? To pokazuje, że potrafisz osiągnąć sukces, kiedy naprawdę się postarasz. Ważne jest również, aby wyznaczać realistyczne i osiągalne cele. Duże zadania mogą wydawać się przytłaczające, dlatego warto podzielić je na mniejsze, bardziej przystępne kroki.
Na przykład, zamiast mówić musisz nauczyć się całej książki z matematyki, możesz powiedzieć dzisiaj skupimy się na pierwszym rozdziale i zrobimy kilka zadań. Taki podział sprawia, że nauka staje się bardziej znośna i mniej stresująca. Nie zapominaj również o nagrodach i pochwałach za osiągnięcia. To może być coś prostego, jak pochwała słowna, ale również coś bardziej namacalnego, na przykład dodatkowy czas na ulubioną grę komputerową po zakończeniu tygodnia nauki. Ważne jest, aby nagrody były proporcjonalne do wysiłku i osiągnięć dziecka. Kolejnym skutecznym działaniem jest stworzenie przyjaznego środowiska do nauki. Upewnij się, że dziecko ma ciche i wygodne miejsce, gdzie może się skupić. Możesz również pomóc mu zorganizować materiały i plany nauki, co może znacznie zwiększyć efektywność jego pracy. Przykład z życia może pomóc lepiej zrozumieć te zasady. Wyobraź sobie, że twoje dziecko ma problem z nauką biologii. Zamiast mówić musisz to zdać, inaczej będziesz miał kłopoty, spróbuj podejść do tematu inaczej. Powiedz, rozumiem, że biologia nie jest twoim ulubionym przedmiotem, ale pamiętasz, jak bardzo interesowały cię te doświadczenia chemiczne, które robiliśmy razem? Biologia też może być ciekawa, gdy zrozumiesz, jak działa świat wokół nas. Może spróbujemy razem przejrzeć ten rozdział i zobaczymy, jak to wygląda. Ostatecznie, kluczem do skutecznej motywacji jest empatia i zrozumienie. Każde dziecko jest inne i to, co działa na jedno, może nie działać na drugie. Ważne jest, aby być cierpliwym i otwartym na potrzeby swojego dziecka. Pamiętaj, że twoja rola jako rodzica to nie tylko nauczyciel, ale przede wszystkim wsparcie emocjonalne i motywacyjne. Wsparcie emocjonalne, jak pomóc dziecku poradzić sobie ze stresem przed egzaminem. Egzamin poprawkowy to dla dziecka stresujący czas, pełen napięcia i obaw. Wsparcie emocjonalne od rodziców jest kluczowe, aby pomóc dziecku przejść przez ten okres z mniejszym stresem i większą pewnością siebie. Pierwszym krokiem jest zrozumienie źródła stresu. Często dzieci boją się, że zawiodą oczekiwania rodziców, nauczycieli, a nawet swoich własnych. Dlatego ważne jest, aby zapewnić dziecko, że egzamin to tylko jedno z wielu wyzwań, a nie definicja jego wartości. Rozmowa jest kluczowa. Usiądź z dzieckiem i zapytaj, co najbardziej go martwi. Czy to obawa przed pytaniami, które mogą się pojawić na egzaminie? Czy może stres związany z koniecznością zdania przedmiotu, który sprawia mu trudności? Staraj się słuchać bez przerywania i oceniania. Dziecko musi czuć, że jego uczucia są ważne i że ma prawo do odczuwania stresu. Możesz podzielić się swoimi własnymi doświadczeniami z egzaminów, aby pokazać, że stres jest naturalnym elementem życia i że można go pokonać. Kolejnym krokiem jest nauka technik relaksacyjnych. Proste ćwiczenia oddechowe mogą zdziałać cuda. Na przykład, zachęć dziecko do głębokiego wdychania przez nos, trzymania powietrza przez kilka sekund, a następnie powolnego wydychania przez usta. Powtórzenie tego ćwiczenia kilka razy może znacznie zmniejszyć poziom stresu. Możecie również spróbować medytacji lub jogi, które są doskonałymi metodami na osiągnięcie spokoju i wyciszenia. Ważne jest również, aby dbać o zdrowy tryb życia dziecka. Stres często nasila się, gdy organizm jest zmęczony lub niedożywiony. Upewnij się, że dziecko spożywa zdrowe posiłki, bogate w witaminy i minerały, oraz pije odpowiednią ilość wody. Sen jest równie ważny, regularny, pełnowartościowy sen pomaga w regeneracji i zwiększa zdolność koncentracji. Nie zapominaj o pozytywnym wzmocnieniu. Chwal dziecko za każdy, nawet najmniejszy postęp w nauce. Pokaż, że doceniasz jego wysiłek i determinację. Możesz również ustalić małe nagrody za osiągnięcie określonych celów. Na przykład, po każdej godzinie nauki, możecie razem obejrzeć ulubiony program telewizyjny lub zagrać w grę. To nie tylko motywuje, ale również pomaga w odprężeniu. Przykłady wsparcia emocjonalnego można znaleźć w codziennych sytuacjach. Wyobraź sobie, że twoje dziecko wraca ze szkoły i jest wyraźnie zdenerwowane. Zamiast pytać od razu o przyczynę, możesz najpierw zaproponować wspólną herbatę czy spacer. Takie proste gesty mogą otworzyć dziecko i sprawić, że poczuje się bardziej komfortowo, aby podzielić się swoimi obawami. Również ważne jest, aby unikać dodatkowego nacisku.
Pamiętaj, że dziecko już jest pod presją ze strony szkoły i samego siebie. Dodatkowe wymagania i oczekiwania mogą tylko pogorszyć sytuację. Zamiast tego, bądź wsparciem i przypomnieniem, że niezależnie od wyniku egzaminu, jesteś z niego dumny i kochasz je bezwarunkowo. Na koniec, warto wspomnieć o profesjonalnym wsparciu, jeśli stres staje się przytłaczający. Nie ma nic złego w szukaniu pomocy u psychologa czy terapeuty, którzy są specjalistami w radzeniu sobie ze stresem i lękiem. Czasem rozmowa z kimś z zewnątrz może przynieść nowe perspektywy i skuteczne strategie radzenia sobie z trudnościami. Podsumowując, wsparcie emocjonalne dla dziecka to nie tylko pomoc w nauce, ale przede wszystkim tworzenie bezpiecznej przestrzeni, w której może ono wyrazić swoje obawy i znaleźć sposoby na radzenie sobie ze stresem. Twoja obecność, zrozumienie i wsparcie są kluczowe w tym procesie. Moduł drugi. Jak radzić sobie z własnymi emocjami jako rodzic? Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego nie warto obwiniać siebie ani dziecka za niepowodzenie? Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko odnosiło sukcesy w nauce i życiu. Jednak zdarzają się sytuacje, kiedy dziecko nie zdaje egzaminu i musi podejść do poprawki. W takich momentach łatwo jest popaść w poczucie winy i zaczynać obwiniać siebie lub dziecko za niepowodzenie. Ważne jest jednak, aby zrozumieć, że akceptacja sytuacji jest pierwszym krokiem do skutecznego działania. Przede wszystkim, warto zdać sobie sprawę, że obwinianie nie prowadzi do niczego konstruktywnego. Może jedynie pogłębić stres i napięcie zarówno u rodzica, jak i u dziecka. Zamiast skupiać się na tym, co poszło nie tak, lepiej skoncentrować się na tym, jak można poprawić sytuację i wspierać dziecko w przygotowaniach do egzaminu poprawkowego. Przykładem może być sytuacja, w której rodzic dowiaduje się, że dziecko nie zdało matematyki. Zamiast mówić, dlaczego nie uczyłeś się więcej, lepiej zapytać, jakie tematy sprawiły ci największą trudność? Taka rozmowa pomoże lepiej zrozumieć, gdzie leżą problemy i jak można im zaradzić. Warto również pamiętać, że każde dziecko jest inne i ma swoje własne tempo nauki. Nie wszyscy uczniowie muszą osiągać te same wyniki w tym samym czasie. Niepowodzenie w egzaminie może być wynikiem wielu różnych czynników, takich jak stres, trudności w zrozumieniu materiału czy problemy zdrowotne. Ważne jest, aby podejść do sytuacji z empatią i zrozumieniem, a nie z krytyką. Rodzice często mają tendencję do obwiniania siebie za niepowodzenia swoich dzieci. Mogą myśleć, gdybym tylko więcej pomagał w nauce. Lub może powinienem był lepiej kontrolować jego czas spędzony na nauce. Tego rodzaju myśli mogą prowadzić do poczucia winy i frustracji. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie zawsze mamy kontrolę nad wszystkimi aspektami życia naszych dzieci. Czasami najlepsze, co możemy zrobić, to być wsparciem i przewodnikiem. Akceptacja sytuacji oznacza również uznanie, że porażki są częścią procesu nauki i rozwoju. Każde niepowodzenie to okazja do nauki i wzrostu. Przykładem może być sportowiec, który przegrał ważny mecz. Zamiast się załamywać, analizuje swoje błędy i pracuje nad poprawą. Podobnie w przypadku egzaminów, niezdanie jednego z nich nie oznacza końca świata, ale jest to sygnał, że trzeba coś zmienić w podejściu do nauki. Ważne jest również, aby rozmawiać z dzieckiem o jego uczuciach i emocjach związanych z niezdanym egzaminem. Dzieci często czują się zawiedzione i zniechęcone, a ich samoocena może ucierpieć. Wspierająca rozmowa, w której rodzic wyraża zrozumienie i akceptację, może pomóc dziecku odzyskać pewność siebie. Na przykład, można powiedzieć, wiem, że jesteś zawiedziony, ale pamiętaj, że to tylko jeden egzamin. Razem damy radę przygotować się lepiej na kolejną próbę. Akceptacja sytuacji to także uznanie, że nie zawsze możemy kontrolować wyniki, ale możemy kontrolować nasze reakcje i działania. Zamiast skupiać się na przeszłości, lepiej skupić się na przyszłości i planować kroki, które pomogą dziecku w osiągnięciu sukcesu. To podejście nie tylko redukuje stres, ale także buduje pozytywną atmosferę w domu, co jest niezwykle ważne dla efektywnej nauki. Podsumowując, akceptacja sytuacji to kluczowy element w radzeniu sobie z niepowodzeniami dziecka w nauce.
Obwinianie siebie lub dziecka nie przynosi żadnych korzyści. Zamiast tego, warto skupić się na zrozumieniu przyczyn niepowodzenia, wspieraniu dziecka i planowaniu dalszych kroków. Akceptacja i wsparcie emocjonalne mogą sprawić, że dziecko poczuje się pewniej i bardziej zmotywowane do nauki, co zwiększa jego szanse na sukces w przyszłości. Budowanie pozytywnej atmosfery w domu jest kluczowym elementem, który może znacząco wpłynąć na emocjonalny stan dziecka oraz na jego zdolność do nauki i przyswajania wiedzy. W trudnym okresie przygotowań do egzaminu poprawkowego, atmosfera w domu odgrywa niebagatelną rolę. Jakie więc działania możemy podjąć, aby zredukować napięcie i stworzyć wspierające środowisko? Pierwszym krokiem jest zrozumienie, że dziecko odczuwa stres i presję, podobnie jak my, rodzice. Ważne jest, aby otwarcie rozmawiać o emocjach i dać dziecku przestrzeń do wyrażania swoich uczuć. Możemy na przykład zaprosić dziecko na spacer lub wspólny posiłek, podczas którego porozmawiamy o tym, jak się czuje. Taka otwarta komunikacja pomaga zbudować zaufanie i sprawia, że dziecko czuje się wspierane. Kolejnym istotnym elementem jest zachowanie spokoju. Dzieci są niezwykle wrażliwe na nasz ton głosu i mowę ciała, dlatego warto kontrolować swoje emocje i unikać wybuchów złości czy frustracji. Zamiast tego, starajmy się reagować spokojnie i rzeczowo. Na przykład, jeśli dziecko ma problem z jakimś zagadnieniem, zamiast mówić dlaczego jeszcze tego nie umiesz, możemy powiedzieć zobaczmy razem, jak możemy to rozwiązać. Taka postawa pokazuje, że jesteśmy tu, aby pomóc, a nie aby oceniać. Ważne jest również, aby stworzyć w domu przestrzeń do nauki. Może to być cichy kącik w pokoju dziecka, gdzie będzie mogło się skupić i pracować bez zakłóceń. Warto zadbać o dobre oświetlenie, wygodne krzesło i wszystkie niezbędne materiały. Regularne przerwy na odpoczynek także są kluczowe, możemy zaplanować krótkie przerwy na rozciąganie się, mały spacer czy zdrową przekąskę. Taki rytm pracy i odpoczynku pomaga utrzymać wysoki poziom koncentracji i energii. Nie zapominajmy również o pozytywnych wzmocnieniach. Chwalenie dziecka za jego wysiłek i postępy ma ogromne znaczenie. Nawet małe sukcesy warto doceniać, mówiąc na przykład jestem z ciebie dumna, widzę, że naprawdę się starasz. Pozytywne wzmocnienia budują pewność siebie i motywują do dalszej pracy. Wspólne spędzanie czasu na przyjemnych aktywnościach to kolejny sposób na redukcję napięcia. Możemy razem upiec ciasto, zagrać w grę planszową, obejrzeć film czy wyjść na rower. Takie momenty relaksu i radości pomagają zbalansować czasy spędzone na nauce i dodają energii zarówno dziecku, jak i nam, rodzicom. Ostatnim, ale nie mniej ważnym elementem jest dbanie o własne zdrowie psychiczne. Jeśli my, jako rodzice, jesteśmy spokojni i zrelaksowani, łatwiej nam będzie wspierać nasze dziecko. Warto znaleźć czas na własne hobby, medytacje, ćwiczenia fizyczne czy spotkania z przyjaciółmi. Dbanie o siebie to podstawa, by móc efektywnie pomagać innym. Podsumowując, budowanie pozytywnej atmosfery w domu wymaga zrozumienia, spokoju, organizacji przestrzeni do nauki, pozytywnych wzmocnień, wspólnego spędzania czasu oraz dbania o własne zdrowie psychiczne. Dzięki tym działaniom możemy stworzyć wspierające środowisko, które pomoże dziecku skutecznie przygotować się do egzaminu poprawkowego i zredukować związane z tym napięcie. Wsparcie dla rodzica, gdzie szukać pomocy i wsparcia dla siebie. Bycie rodzicem dziecka przygotowującego się do egzaminu poprawkowego to wyzwanie, które może wywołać silne emocje i stres. W takich sytuacjach ważne jest, aby rodzice pamiętali o swoim własnym dobrostanie. Wsparcie dla rodzica jest kluczowe, aby mogli oni efektywnie wspierać swoje dziecko. W tym rozdziale omówimy kilka miejsc i sposobów, gdzie rodzice mogą szukać pomocy i wsparcia dla siebie. Jednym z pierwszych kroków, jakie rodzic może podjąć, jest rozmowa z innymi rodzicami, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. Grupy wsparcia dla rodziców, zarówno te działające online, jak i te spotykające się osobiście, mogą być cennym źródłem komfortu i porad. Dzięki dzieleniu się doświadczeniami można zyskać nowe perspektywy i strategie radzenia sobie z trudnościami. Na przykład, rodzic może dowiedzieć się, jak inna rodzina skutecznie zorganizowała harmonogram nauki swojego dziecka, co może być inspiracją do wprowadzenia podobnych rozwiązań.
Kolejnym miejscem, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia, są specjaliści w dziedzinie psychologii i pedagogiki. Terapia indywidualna, a także poradnictwo rodzinne, mogą pomóc w radzeniu sobie z emocjami i stresem. Profesjonalista może pomóc w zidentyfikowaniu i przepracowaniu negatywnych myśli, które mogą wpływać na relacje z dzieckiem. Na przykład, psycholog może pomóc rodzicowi zrozumieć, że obwinianie się za niepowodzenie dziecka jest nieproduktywne i wskazać bardziej konstruktywne podejście. Wsparcie można również znaleźć w literaturze i zasobach online. Książki, artykuły i blogi na temat rodzicielstwa mogą dostarczyć użytecznych wskazówek i technik radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Na przykład, czytanie książki o zarządzaniu stresem może dostarczyć praktycznych narzędzi do stosowania w codziennym życiu. Warto również korzystać z forów internetowych i grup dyskusyjnych, gdzie można zadawać pytania i uzyskiwać odpowiedzi od innych rodziców oraz ekspertów. Nie można zapominać o znaczeniu samopomocy i dbania o siebie. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta, odpowiednia ilość snu i techniki relaksacyjne, takie jak medytacja czy yoga, mogą znacząco poprawić samopoczucie rodzica. Na przykład, codzienne spacery na świeżym powietrzu mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie nastroju. Dbanie o siebie jest kluczowe, ponieważ tylko zdrowy i zrównoważony rodzic jest w stanie skutecznie wspierać swoje dziecko. Warto również zwrócić uwagę na wsparcie ze strony najbliższego otoczenia, rodziny i przyjaciół. Czasami zwykła rozmowa z bliską osobą może przynieść ulgę i pomóc uporządkować myśli. Na przykład, rozmowa z partnerem na temat codziennych wyzwań może pomóc w znalezieniu wspólnych rozwiązań i odciążeniu psychicznego bagażu. Niektórzy rodzice mogą znaleźć wsparcie w swojej społeczności religijnej lub duchowej. Spotkania grup modlitewnych, medytacyjnych czy duchowych mogą być źródłem pocieszenia i wewnętrznej siły. Na przykład, uczestnictwo w cotygodniowych spotkaniach grupy wsparcia w kościele może pomóc rodzicowi poczuć się mniej samotnym w trudnych chwilach. Wreszcie, warto pamiętać, że czasami najlepszym wsparciem może być po prostu danie sobie pozwolenia na odpoczynek. Zrobienie przerwy od codziennych obowiązków, spędzenie czasu na ulubionym hobby czy nawet krótka wycieczka mogą przynieść odświeżenie i nową energię do działania. Na przykład, weekendowy wypad za miasto może pomóc zredukować stres i naładować baterie. Podsumowując, istnieje wiele miejsc i sposobów, gdzie rodzice mogą szukać wsparcia dla siebie. Kluczowe jest, aby pamiętać, że dbanie o własne emocje i zdrowie psychiczne jest równie ważne, co wsparcie dla dziecka. Dzięki odpowiedniemu wsparciu rodzice mogą lepiej radzić sobie z wyzwaniami i być bardziej efektywnymi w wspieraniu swojego dziecka w nauce i przygotowaniach do egzaminu poprawkowego. Rola rodzica w procesie nauki – jak być pomocnym, ale nie narzucać się dziecku. Rola rodzica w procesie nauki dziecka jest niezwykle istotna, ale łatwo jest wpaść w pułapkę narzucania się. Ważne jest, aby znaleźć balans pomiędzy byciem pomocnym a pozostawieniem dziecku przestrzeni do samodzielnej pracy. Zacznijmy od zrozumienia, dlaczego jest to tak ważne. Dzieci, które uczą się samodzielności, rozwijają swoje umiejętności zarządzania czasem i zasobami. Przykładowo, jeśli rodzic stale kontroluje każdy aspekt nauki, dziecko może czuć się nadmiernie obciążone i zależne. Zamiast tego, rodzic powinien wspierać proces budowania samodyscypliny i odpowiedzialności. Jednym ze sposobów na wsparcie, a nie narzucanie się, jest ustalenie jasnych granic i oczekiwań. Na przykład, ustalcie wspólnie harmonogram nauki, ale pozwól dziecku na decydowanie, które tematy chce omawiać w danym dniu. To podejście pomaga rozwijać umiejętności planowania i organizacji. Kolejnym ważnym aspektem jest komunikacja. Zamiast mówić dziecku, co ma robić, zapytaj, jak możesz pomóc. Pytania otwarte, takie jak mogę ci pomóc w zrozumieniu tego tematu, lub czy potrzebujesz jakichś materiałów do nauki, są bardziej pomocne niż stwierdzenia nakazujące. To daje dziecku poczucie kontroli i autonomii. Warto również dostosować swoje wsparcie do indywidualnych potrzeb dziecka. Każde dziecko jest inne i ma różne style uczenia się. Na przykład, jeśli twoje dziecko jest wzrokowcem, możesz zaproponować wspólne tworzenie kolorowych notatek lub diagramów.
Jeśli jest słuchowcem, może bardziej skorzysta z nagrywania swoich notatek i odsłuchiwania ich. Podczas procesu nauki ważne jest także, aby unikać krytyki. Zamiast mówić źle to zrobiłeś, spróbuj powiedzieć zobaczmy, jak możemy to poprawić razem. Pozytywne wsparcie buduje pewność siebie i motywację do dalszej pracy. Przykład, Anna, matka 15-letniego Kuby, zauważyła, że jej syn ma trudności z matematyką. Zamiast narzucać mu swoje metody nauki, zapytała, jak może mu pomóc. Kuba wyjaśnił, że lepiej rozumie materiał, kiedy może go zobaczyć wizualnie. Anna zaproponowała, aby razem stworzyli kolorowe karty z wzorami matematycznymi. Dzięki temu Kuba nie tylko lepiej przyswoił materiał, ale też czuł, że ma wsparcie w trudnym dla niego przedmiocie. Kiedy już ustalisz sposób wsparcia, ważne jest, aby być konsekwentnym, ale elastycznym. Jeśli zauważysz, że dana metoda nie działa, bądź gotowy na jej zmianę. Stała obserwacja i dostosowywanie podejścia jest kluczem do skutecznego wsparcia. Na koniec, pamiętaj o znaczeniu odpoczynku i relaksu. Nauka to proces wymagający dużo energii i uwagi. Upewnij się, że twoje dziecko ma czas na regenerację i relaks. Wspólne spacery, zabawy czy po prostu spędzanie czasu razem mogą być doskonałym sposobem na złagodzenie stresu. Podsumowując, rola rodzica w procesie nauki polega na wspieraniu dziecka w taki sposób, aby czuło się ono pewnie i samodzielnie. Kluczowe jest ustalenie jasnych granic, komunikacja i dostosowanie wsparcia do indywidualnych potrzeb dziecka. Unikaj krytyki, bądź konsekwentny i pamiętaj o znaczeniu odpoczynku. Dzięki temu twoje dziecko nie tylko lepiej przyswoi materiał, ale także rozwinie umiejętności potrzebne w przyszłości. Przygotowanie do dnia egzaminu. Jak zadbać o dobre warunki dla dziecka w dniu egzaminu? Dzień egzaminu może być stresujący zarówno dla dziecka, jak i dla rodzica. Aby pomóc dziecku w osiągnięciu jak najlepszych wyników, warto zadbać o kilka kluczowych aspektów, które mogą znacząco wpłynąć na jego komfort i pewność siebie. Po pierwsze, warto zwrócić uwagę na zdrowy sen. Dzień przed egzaminem zadbaj o to, aby dziecko poszło spać o odpowiedniej porze i miało zapewnione co najmniej 8 godzin snu. Dobry sen jest kluczowy dla koncentracji i pamięci, co jest niezwykle istotne podczas egzaminu. Aby ułatwić zasypianie, unikajmy intensywnych zajęć i ekranów na godzinę przed snem. Zamiast tego, proponujmy relaksujące czynności, takie jak czytanie książki czy słuchanie spokojnej muzyki. Kolejnym ważnym elementem jest zdrowe śniadanie. W dniu egzaminu przygotuj dziecku zbilansowany posiłek, który dostarczy mu energii na cały poranek. Unikaj ciężkostrawnych potraw i dużych ilości cukru, które mogą powodować wahania poziomu energii. Zamiast tego, postaw na pełnoziarniste produkty, białko i owoce. Na przykład, owsianka z bananem i jogurtem naturalnym będzie doskonałym wyborem. Należy również zadbać o odpowiednie przygotowanie materiałów. Upewnij się, że dziecko ma ze sobą wszystkie niezbędne przybory, takie jak długopisy, ołówki, gumki, liniki oraz kalkulator, jeśli jest potrzebne. Warto także sprawdzić, czy dziecko ma przy sobie dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, który może być wymagany na egzaminie. Przygotowanie tych rzeczy dzień wcześniej pomoże uniknąć niepotrzebnego stresu rano. Nie zapominajmy o wsparciu emocjonalnym. Przed wyjściem z domu poświęć chwilę na rozmowę z dzieckiem. Przypomnij mu, że egzamin to tylko jeden z wielu kroków na drodze do sukcesu i że jego wartość nie zależy wyłącznie od wyników. Słowa wsparcia i otucha mogą znacząco podnieść pewność siebie dziecka. Możesz na przykład powiedzieć, wiem, że dobrze się przygotowałeś. Niezależnie od wyniku, jestem z ciebie dumny. Zapewnienie odpowiednich warunków fizycznych jest równie ważne. Upewnij się, że dziecko ma wygodne ubranie, w którym czuje się swobodnie. Warto również sprawdzić prognozę pogody i dostosować ubiór do panujących warunków, aby uniknąć dyskomfortu związanego z zimnem lub gorącem. W dniu egzaminu warto także zadbać o odpowiedni transport. Jeśli to możliwe, zaplanuj wcześniej drogę na miejsce egzaminu, aby uniknąć niespodziewanych opóźnień. Jeśli korzystacie z komunikacji publicznej, sprawdźcie rozkłady jazdy i ewentualne zmiany w kursowaniu. W przypadku dojazdu samochodem,
Zaplanuj wyjazd z odpowiednim zapasem czasowym, uwzględniając możliwe korki. Na koniec, warto pamiętać o drobnych przerwach na relaks przed egzaminem. Jeśli dziecko ma chwilę czasu przed rozpoczęciem egzaminu, zachęć je do wykonania kilku prostych ćwiczeń oddechowych lub krótkiej medytacji. Może to pomóc w redukcji napięcia i poprawić koncentrację. Na przykład, kilka głębokich oddechów, skupienie się na oddechu i wyciszenie myśli może przynieść ulgę i zwiększyć spokój. Przygotowanie do dnia egzaminu to nie tylko kwestia techniczna, ale także emocjonalna. Odpowiednie wsparcie, zdrowe nawyki i dobrze zorganizowane przygotowania mogą pomóc dziecku w osiągnięciu jak najlepszych wyników i zminimalizowaniu stresu. Pamiętajmy, że jako rodzice mamy ogromny wpływ na samopoczucie naszych dzieci i możemy znacząco przyczynić się do ich sukcesu, dbając o każdy detal tego ważnego dnia.